No i zakończyło się spotkanie z Zastanem Zielonym, Magura 66-98. Nie jest tak źle. No, myśmy tak zakładali rzucić ponad 60, nie dać rzucić stówki. Chcieliśmy zagrać dobry mecz. Przede wszystkim mocna obrona. Swoje w ataku. Ugrać to, co potrafimy zagrać. I mam nadzieję, że się podobał mecz. Pierwsza kwarta Zastal zagrał z swoim, można powiedzieć, najlepszym składem, takim składem, jakim wychodzi w Ekstraklasie w pierwszej piątce. Wy postawiliście też dobre warunki, 14-16, druga kwarta już trochę gorzej, więcej rzutów za trzy niecelnych. Później się to zmieniło, trzecia, czwarta kwarta, Marcin Łakis, Tomasz Madziar, no i ty pod koszem, nie dałeś szans zawodnikom Zastalu. Znaczy, no myśmy się starali jak najlepiej zagrać ten mecz po prostu. No, nas ze skutecznością było dzisiaj różnie, raz było wiadomo, mecz był falowy, raz graliśmy lepiej, raz gorzej, momenty były lepsze, gorsze. No myśmy wyszli maksymalnie na to, wyszliśmy maksymalnie skoncentrowani na ten mecz i chcieliśmy po prostu zagrać dobre widowisko, żeby wiedzieliśmy, że przyjdzie trochę kibiców, chcielibyśmy, żeby to jakoś wyglądało. Szymon, jak oceniasz grę Zastalu? Jakie są różnice pomiędzy Ekstraklasą, drugą ligą? W końcu Zastal to jest wicelider polskiej Ekstraklasy. Nie wiem, czy idzie na medal, no ale jednak jeden z lepszych zespołów w Polsce aktualnie na dzień dzisiejszy. Tak, przede wszystkim są mocniejsi fizycznie i wzrostowo nas przewyższali i motorycznie, także to było podstawą w dzisiejszym meczu, tak mi się wydaje. W sobotę spotkanie z Pleszewem, z liderem. Ten dzisiejszy mecz dał wam jakieś doświadczenie, jakieś mogliście przećwiczyć coś właśnie specjalnie przed meczem z Pleszewem? Znaczy, realizowaliśmy te założenia, te, które gramy ciągle w rozgrywkach ligowych, także nic nowego nie próbowaliśmy. Utrwalaliśmy starsze zagrywki na mocniejszym rywalu. Chcieliśmy sprawdzić, czy to samo może być. Także na Pleszew powinniśmy być gotowi. Życzę szczęścia w Pleszewie i dzięki za rozmowę. Dzięki.